Jebać MC for you. Witajcie, ja jestem Makar, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj omówimy sobie sprawę MC for you. Sprawa wygląda tak, że turniej został oszukany. Jestem tutaj z moim kolegą, czyli z Wysią. Przywitaj się. Witam. Także krok pierwszy, który przedstawimy, to jest, że było obiecane 2000 zł. I po prostu nie zostało one dostarczone. Liczyliśmy, że gracze będą grać normalnie. Powiedzcie, kogo to jest wina, że nie grali? Chcieliśmy turniej odwołać, zrobiliśmy go, bo obiecaliśmy. Dobra, tak samo obiecaliście nagrody za wygranie jego, to dlaczego tego nie dotrzymaliście, a turniej, mimo tego, że obiecaliście, to zrealizowaliście? Zacząć, od czego tutaj zacząć tak naprawdę? My nie od jesteśmy turnieju, takimi dobrymi mówcami. Od turnieju, od zrealizowania go, nie? Tak, jak to wyglądało ogólnie? Liczyliśmy, że będą gracze grać normalnie, tak. Długo na naszej edycji i że ludzie nabiją te godziny tak jak powinno się zrobić, ale niestety większość graczy awczyła. Tak naprawdę zostały grać, tylko te, które awczyły. Na to, że jest tak mało chętnych. Dlaczego nie ogłosiliście tego od razu, że właśnie nikt nie wygra żadnej nagrody? Tylko dopiero po zakończonym turnieju, mimo tego, że wiedzieliście już od startu, że jest na przykład tylko 20 gildii chętnych. No i tak naprawdę chcieliśmy turniej, szczerze mówiąc, odwołać, ale zrobiliśmy go ze względu na to, że no obiecaliśmy, tak? Ale gracze po prostu tego nie docenili i na turnieju gildii, ile było gildii? Z 20? Znaczy turnieju PvP było z 20 chyba osób, znaczy nie osób, tylko gildii. Gildii, to było mało ogólnie, bo tak. Też bardzo dużo ogólnie czasu trzeba było poświęcić na to, żeby to przygotować. Dekros musiał napisać pluginy, też musieliśmy tam popatrzeć. Kolejny cytacik. Zdecydowaliśmy, że przelejemy to na cele charytatywne. To dlaczego w takim razie, jeżeli przelaliście to na cele charytatywne, nie był to dla was problem przelanie tych pieniędzy, to dlaczego ich nie daliście osobom, które po prostu na to zasłużyły i które wygrały? Tak jak właśnie to obiecałyście. Dlaczego obiecaliście? Dlaczego te pieniądze nie trafiły do tych osób? To ja po prostu tego nie rozumiem, nie mogę tego zrozumieć. Jeżeli i tak te pieniądze rozdaliście, byście nie mieli żadnego problemu, jeżeli byście po prostu te pieniądze przekazali osobom, które wygrały ten turniej. To nie jest właśnie prawda, bo my nie zrobiliśmy tego z naszej pazerności, że tak powiem, na hajs, jak to każdy mówi, tylko po prostu, no, naszym zdaniem taki ten turniej po prostu nie był wart tego, żeby te nagrody jakby wypłacać, bo jeśli byśmy wypłacili te nagrody, to ja myślę, że każdy uczestnik turnieju czułby się trochę poszkodowany, bo zostały gildie, które awczyły, bo większość osób przestała grać i nas to bardzo smuci, bo staraliśmy się, żeby dłużej właśnie edycja trwała, organizując takie turnieje. Druga rzecz jest taka, że ten turniej że to po był prostu random. Tak naprawdę to połowa tego turnieju to był random, że tak powiem. No, no random. Wszystko zależało od tego, czy... Skilla, bo faktycznie gildie umiały PvP i się biły i tak dalej, ale też połowa turnieju była na zasadzie losowości, bo ludzie... Czy ktoś to nie dostanie tak, dosa, że, czy nie? Z tym skillem się wygrywało, tylko też dużo było na przykład jakichś dosów, albo ludzi wywalało, albo coś się działo nie tak... Albo miały nie straty wiem, pakietów. Rzeczy tam były. Tak. No i przez to tak naprawdę ja myślę, że te wyniki naszego turnieju nie do końca są jakby zgodne z rzeczywistością, choć mogą być zgodne z rzeczywistością. Ja tutaj nie mówię, że te gildie są słabe. Ja myślę, że są dobre, skoro też mają wysokie miejsca w turnieju, ale myślę, że nie do końca po prostu ten turniej był przeprowadzony fair. I to nie jest wina graczy, to od razu też mówię, bo ja rozumiem, że są dosy, że te IP wyciekają z tych serwerów różnych, drobnych, na których też gracie, ale po prostu no... Też to nie było zorganizowane tak, jak to powinno być, bo też powinniśmy troszeczkę to przewidzieć, że jakieś rzeczy tam będą się działy, że coś będzie wywalało, że ludzie się będą wywalali nawzajem. Powinniśmy trochę inaczej ten turniej może zorganizować, nie wiem. Będziemy starać się, żeby to organizować. Ale ogólnie pewnie. Turniej będzie jeszcze organizowany, tylko już najprawdopodobniej nie będziemy rozdawać na turnieju żadnych pieniędzy, bo po prostu widzimy, jak działa ludzka mentalność. Tutaj w kolejnym powiedzieliście, że nie zrobiliście tego z pozorności na hajs, turniej nie był warty tego, żeby nagrody wypłacać. Ale to sam sobie w sumie zaprzeczyliście, ponieważ niby nie jesteście pozorni na hajs, ale szkoda wam było tych pieniędzy przekazać dla osób, które wygrały ten turniej i które zasłużyły na to, aby tą nagrodę dostać. Więc nie rozumiem, po prostu sam sobie zaprzeczyłeś troszeczkę tym, co właśnie powiedziałeś, bo daliście na cel charytatywny, a graczom, którzy wygrali, tego nie daliście. Kolejna rzecz, turniej będzie, ale nie będziemy organizować nagród pieniężnych. Czyli tak naprawdę przenieśliście na następną edycję niby to wszystko,
Ale nie będzie już nagród pieniężnych, czyli te osoby, które wygrały ten turniej na tej edycji, to tak naprawdę otrzymały gówno. A nagrody będą zupełnie inne, czyli tych pieniędzy tak naprawdę nie otrzymają, tak? Tak można to rozumieć? W kolejnej części mówicie o DDoS-ach i tym podobnym. Przecież oczywiste jest to, że dalej będą wyłapywać IP, kiedy gracze wchodzą na jakiegoś TeamSpeaka. To tylko i wyłącznie jest sprawa graczy i to jest ich wina, że po prostu w tak łatwy sposób dają komuś jakby podglądnąć IP i wchodzą na te różne prywatne TeamSpeaki i tym podobne. I DDoS-y będą lecieć i tak czy siak tak naprawdę, bo to jest po prostu nieuniknione. Może ten pomysł z Incognito coś da, jednakże jeżeli walka jest wiadoma, że ktoś z kimś walczy, tak, i dana gildia, przeciwko której ma się na przykład jakieś osoby, kogo ma się IP, to wiadomo, że te osoby będą lecieć na strzała, mimo tego, że będzie jakieś Incognito czy tym podobne rzeczy. No widzicie, dużo ludzi tego nie docenia, bo coraz więcej zdaje sobie sprawę z tego, jak to wszystko wygląda i chociażby taką sytuację, jaka ma miejsce teraz, że oszukujecie ludzi i zamiast powiedzieć od razu, że te chociażby gildie, które wzięły na samym starcie udział w tym evencie, nie dostaną nagrody, bo jest tylko 20 gildii, to milczycie i dopiero po całym turnieju stwierdzacie, że jednak tych nagród nie rozdajecie. Niszczycie sobie po prostu opinię, dlatego gracze po prostu zaczynają olewać to wszystko, co robicie i niby się tak staracie. No tak, wiele graczy pisało, że lepiej przelać na cele charytatywne, bo nie wygrały tej nagrody, tak? Powiedzieliście, że gdybyście dali pieniądze, to gracze by mówili, że wygrywają maszynki do DOS-ów. Ja myślę, że byłoby wręcz przeciwnie, nie mielibyście teraz problemu, nie musielibyście się z tego tłumaczyć, ponieważ po prostu wywiązalibyście się z tego, co obiecaliście i przekazalibyście te pieniądze osobom, które wygrały. To, że są jakieś DDoS-y, maszynki do DOS-ów, że ktoś kogoś IP ma, to jest wina tylko i wyłącznie graczy i tak naprawdę wy za to nie odpowiadacie i to nie jest wasza sprawa. Wy powinniście się wywiązać z tego, co obiecaliście, chociażby rozpoczynając ten turniej, wiedząc, że jest tylko i wyłącznie 20 gildii. Chodzi o to, że na przykład jestem ja i Peterka, tak? I jest do wygrania powiedzmy 2000, tak? To ja zrobię wszystko, żeby on tych pieniędzy nie wygrał, nie? Tak, czyli łącznie z dostami, bo ludzie mają IP po prostu graczy i dla... To jest tak naprawdę moim zdaniem no, nieetyczne, no ale to etyczność czy coś tam, to nie wiem, no czy można rozmawiać, bo teraz się dzieci skamują. Gracze się skamują po prostu na jakieś premki i 20 zł sobie kradną nawzajem z ręki tak naprawdę, dla mnie to jest niepoważne, ale tak naprawdę to nie powinno się dosować, no i jak dla mnie to po prostu jest żałosne, że ktoś tam dosuje. Ale jednak wykorzystują to ludzie, no i nie da się tego... Powiedzieliście, że gdybyście dali pieniądze, to gracze by mówili, że wygrywają maszynki do DOS-ów. Ja myślę, że byłoby wręcz przeciwnie, nie mielibyście teraz problemu, nie musielibyście się z tego tłumaczyć, ponieważ po prostu wywiązalibyście się z tego, co obiecaliście i przekazalibyście te pieniądze osobom, które wygrały. To, że są jakieś DDoS-y, maszynki do DOS-ów, że ktoś kogoś IP ma, to jest wina tylko i wyłącznie graczy i tak naprawdę wy za to nie odpowiadacie i to nie jest wasza sprawa. Wy powinniście się wywiązać z tego, co obiecaliście. Chociażby rozpoczynając ten turniej, wiedząc, że jest tylko i wyłącznie 20 gildii. Nie da się temu zapobiec po prostu, to znaczy każdy gracz może sobie zadbać o to, żeby swój adres IP jakby utrzymać w tajemnicy, czyli nie grać na jakichś randomowych serwerach. Skoro wiemy, że na przykład jakiś dany serwer ma wyciek IP już czwarty raz, albo wiemy, że na danym TeamSpeaku każdy sobie podaje IP nawzajem graczy czy gildii, to po prostu na takich serwerach i takich TeamSpeakach nie siedzimy, nie gadamy i wtedy to nasze IP jest bardziej bezpieczne i mamy mniejszą szansę, że będziemy dostawać jakieś DOSy. To gracz może zadbać o to, ale to jest trudne. Ja o tym wiem, bo naprawdę ciężko jest tak uchronić swoje IP, żeby nie mieć później jakichś problemów.